Podczas najbliższej sesji suwalscy radni podejmą decyzję w sprawie nadania nazwy nowemu rondu, które właśnie powstało u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawia. Inicjatorzy tej uchwały chcą, by jego patronem został Józef Gajewski. Uzasadnienie uchwały zawiera obszerną listę dokonań proponowanego patrona. Poza krótkim epizodem pracy w Gdańsku, całe swoje życie zawodowe Józef Gajewski spędził w Suwałkach. Od 1981 do 1987 roku był prezydentem Suwałk. Wrócił do ratusza w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenta miasta, które odbyły się w 2002 roku. Po zakończonej w 2006 pierwszej kadencji prezydenckiej bez trudu w pierwszej turze wygrał wybory i sprawował swój urząd do 25 lipca 2010 roku. Zmarł nagle podczas urlopu we Włoszech. W ostatniej drodze prezydentowi Józefowi Gajewskiemu towarzyszyły tysiące mieszkańców miasta. Lista jego dokonań przypomnianych w uzasadnieniu uchwały jest bardzo długa. Nie ma na niej jednak tego, co do dziś mówią mieszkańcy. Prezydent Gajewski obudził miasto i przekonał mieszkańców, że Suwałki pogrążone w marazmie i biedzie po utracie statusu miasta wojewódzkiego nie muszą być smutnym, powiatowym miasteczkiem na skraju mapy. Jego entuzjazm, otwartość, konsekwencja i skuteczność w działaniu, ale i niezwykła komunikatywność szybko przysparzały mu sympatyków. To jego prezydentura otworzyła bramy miasta dla rozwoju, który wciąż trwa, cieszy mieszkańców i zachwyca przyjezdnych.